ostatnich tygodniach wśród pracowników Telewizji Polskiej zapanowało duże poruszenie z powodu nadchodzących zmian w TVP. Nastroje na Woronicza są napięte, gdyż zwolnienia mogą dotknąć zarówno mniejszy personel, jak i największe gwiazdy stacji. Szczególnie dużo emocji wzbudziła sytuacja Danuty Choleckiej, która, mimo wcześniejszych zapewnień, zakończyła swoją współpracę z publicznym nadawcą. Danuta Cholecka jeszcze w październiku w rozmowie z Wirtualną Polską twierdziła, że spokojnie pracuje i nigdzie się nie wybiera, dodając, że nie odejdzie z Woronicza z własnej woli i stoi murem za swoim zespołem. Jednakże, jak się okazało, rzeczywistość potoczyła się inaczej. Jak przekazała osoba pracująca w TVP w rozmowie z dziennikarzami WP, po załatwieniu swoich spraw finansowych, Cholecka straciła zainteresowanie resztą zespołu, pozostawiając ich w niepewności. W związku z odejściem Choleckiej, włodarze TVP napotykają trudności w znalezieniu jej następcy. Według anonimowego źródła serwisu press.pl, nikt nie wykazuje chęci do pracy przy programie Wiadomości, obawiając się, że udział w nim może zaszkodzić ich reputacji, z powodu sytuacji z Cholecką dyżury zostały zaburzone. Nikt nie chce teraz występować w Wiadomościach. Dodatkowo, według informacji, Michał Adamczyk, szef telewizyjnej agencji informacyjnej, również miał pożegnać się z programem. Sytuacja ta stawia zarząd TVP przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich osób na miejsce dotychczasowych prezenterów i kierowników serwisu informacyjnego, co może wpłynąć na dalsze losy stacji i jej programów. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.